Witaj, kuleczko. Jesteś wielkim czytelnikiem. Czego tym razem szukasz? Chcę się dowiedzieć czegoś o tych zwierzętach. O, to gromada płazów. A, płazów. Hej, hej, dzieciaki, cześć. Pomóżcie nam wyklaskać to nowe słowo. Uwaga! Płazy. Płazy. I jeszcze raz wszyscy. Płazy. Świetnie. No tak. Płazy, płazy, płazy. A przecież dzieci wciąż nie wiedzą, o jakie zwierzęta chodzi. A, zaśpiewam piosenkę i wszystko będzie jasne. Pua, ła, 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 pua, ła. Wśród wysokich traw siedzi grupa żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w klaskanie, miłe tańcowanie. 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 Uła, 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 uła. Wśród wysokich traw siedzi chórek żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w śpiewanie, kuma kum kum kanie. 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 Uła, 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 uła. Wśród wysokich traw siedzi stado żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w skakanie, wesołe pływanie. 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 Uła, 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 uła. Ale śmieszna ta piosenka. I co, dzieci? Wszystko jasne? Chodzi o żaby, właśnie, o żaby. Żaby, gromada płazy, grupa czworonogi. Dlatego czworonogi, bo mają cztery nogi, prawda? Prawda. Pewnie wiecie, dzieci, że gdy wiosna na dobre się rozgości, to nad stawami, nad mokrymi łąkami,
Ogólnie wszędzie tam, gdzie jest słodka woda, słychać żabi śpiew. Ale czy wiecie o tym, że tak naprawdę to koncertują żabi panowie? To właśnie samce kumkają, rechoczą lub skrzeczą. Natomiast samiczki, panie żabki, składają w wodzie skrzek. Taką galaretkowatą niteczkę, w której są malutkie jajeczka. I co? I co dalej? W krótkim czasie z tych jajeczek wykluwają się larwy, zwane kijankami, które wyglądają, pływają i oddychają tak jak ryby. Potem następuje przeobrażenie. I nawet jednego dnia wyrastają kończyny, oczy, język, zanikają skrzela i pojawiają się, kształtują się płuca. I gdy zakończy się proces przeobrażenia, to z wody wyskakuje dorosła żabka, tak? Tak, brawo, misiu. Dzieci, wyklaszczmy zatem wszystkie nowe wyrazy, które są związane z rozwojem żaby. Dobrze? Skrzek. Skrzek. Tylko raz, uwaga. Skrzek. I drugi wyraz. Jajeczka. Jajeczka. Jeszcze raz. Jajeczka. I kolejny etap w rozwoju. Kijanka. 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 Po kijance z larwy mamy przeobrażenie, więc klaszczemy. Przeobrażenie. Oj, jakie długie. Jeszcze raz. Przeobrażenie. I ostatni etap. Potem dorosła. Świetnie. Żaba. Klaszczemy. Żaba. Jeszcze raz. Żaba. A teraz, moi drodzy, misiaczku, zróbmy taki żabi koncert. Ja będę wypowiadał różne żabie sylaby w rytmach i kiedy nastawię ucho, to wy odpowiecie jak takie żabie echo, tworząc razem taki duży żabi chór. Dobra? Kum, kum, kum. Kum, kuma, kum. Kuma, kuma, kum, kum. Kuma, kum, kuma, kum, kuma, kuma, kum, kum. Radę, 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 kum, kum, kum. Radę, radę, kum, kum. Radę, 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 kum. Czarku, a czy mamy coś w walizeczce? O, dziękuję ci, misiu, że mi przypomniałeś o walizeczce. Mam instrument, który potrafi naśladować bohaterkę naszego programu. Zobaczmy.
Uwaga. Jest. Siedź się tutaj, przyjrzyj się. Dzieci, znacie taki instrument? To jest, wiem, tarka! Moi drodzy, nasza tarka, tak jak wspomniałem, może naśladować naszą żabkę. Posłuchajcie. I zależnie od nacisku, ten dźwięk jest za każdym razem inny. Posłuchajmy więc, jakie można uzyskać dźwięki z naszej tarki. Jeśli nie macie w domu takiej tarki, no bo po taką tarkę trzeba byłoby pobiec do sklepu muzycznego. A teraz szybciutko możecie się podratować rzeczami, które są w domu. W kuchni na przykład. Może macie taką karbowaną butelkę po wodzie, po soczku. To może być taka butelka. Ja natomiast takiej butelki akurat nie miałem, ale za to w szufladzie z różnymi kuchennymi łyżkami, przyborami miałem takie dwie łyżki. I jeśli takie macie w domku, no to biegnijcie po nie i za chwilę razem będziemy grać. A jak? Zwyczajnie. Wystarczy patyczek lub kredka i zobaczcie. I co? Można? To śpiewamy i gramy! Gdy usłyszycie pierwszą część piosenki, pierwsze słowa, to od razu je powtórzcie po mnie. I zawsze każdą kolejną wyśpiewaną kwestię, każdą linijeczkę wy powtarzacie po mnie. Dobrze? No to co? Wśród wysokich traw siedzi grupa żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w klaskanie, miłe tańcowanie. Zabawy w klaskanie, miłe tańcowanie. Wśród wysokich traw siedzi chórek żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w śpiewanie, kuma kum kumkanie. Zabawy w śpiewanie, kuma kum kumkanie. Wśród wysokich traw siedzi stado żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w skakanie, wesołe pływanie. Zabawy w skakanie, wesołe pływanie. A teraz pokażę wam, jak szybko i w bardzo prosty sposób wykonać nakrycie głowy dla żabki metodą kirigami.
potrzebujemy do kirigami zwyczajne kartki i nożyczki. Zwykłą kartkę A4 składamy sobie na pół. I w 1/3 tej kartki nacinamy niezupełnie do końca. Raz, a następnie wytniemy żabce oczka. Rozkładamy. I co dalej? Momencik, jeszcze tylko oczy będzie trzeba tutaj troszeczkę odkolorować. Drugą czapeczkę zrobię dla misia. Zobaczcie. Wśród wysokich traw siedzi grupa żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w klaskanie, miłe tańcowanie. 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 Uła, 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 uła. Wśród wysokich traw siedzi chórek żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w śpiewanie, kuma kum kumkanie. Zabawy w śpiewanie, kuma kum kumkanie. Zabawy w śpiewanie, kuma kum kumkanie.
zabawy, śpiewanie. Kuma, kum, kumkanie. Uła, ła, 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 uła, ła. Wśród wysokich traw siedzi stado żab. Wśród wysokiej trawy toczą się zabawy. Zabawy w skakanie, wesołe pływanie. 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 Uła, ła, uła, ła, uła, ła, uła, ła. Moi drodzy, to już wszystko w naszym odcinku. Teraz tylko możemy powiedzieć do zobaczenia, żabki. Pa!